siatkowej dla hospicjum Nadzieja w Toruniu. I tak serdecznie witam pana przewodniczącego Rady Gminy Urzędnik pana Zbigniewa Lewickiego. Serdecznie witam panią dyrektor zespołu szkół imienia Władysława Jagiełłów Urzędniku Krystynę Wójcik-Wiśniewską. Serdecznie witam wicedyrektorów Zespołu Szkół imienia Władysława Jagieły, panią Renatę Rydel i pana Jana Potomskiego. Szczególnie serdecznie chciałam przywitać naszych gości, którzy przybyli do nas z Torunia, przedstawiciele hospicjum Nadzieja w Toruniu. I tak witam serdecznie charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu panią Aleksandrę Ruszka. Witam serdecznie panią wiceprezes zarządu fundacji Magdalenę Nałęcz. Serdecznie witam panią pedagog Małgorzatę Lękiewicz. Serdecznie witam pana opiekuna medycznego Piotra Lipińskiego. Uczestnicy dzisiejszego turnieju. I proszę o zabranie głosu panią dyrektor Krystynę Wójcik-Wiśniewską. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych. Dziękuję, że faktycznie mogliśmy się tutaj zgromadzić. Nie po raz pierwszy spotykamy się w takich okolicznościach, że chcemy coś bezinteresownie dać dla innych osób. Tym razem wybraliśmy Hospicjum Nadzieja w Toruniu. Inspiratorką tych działań była jedna z naszych uczennic, której tutaj myślę też chwileczkę oddamy głos. Proszę Państwa, szczególnie tutaj chciałabym się zwrócić do rodziców, do uczniów. Chcielibyśmy zapoczątkować nową taką u nas tradycję, że przynajmniej raz w roku będziemy organizowali właśnie turnieje charytatywne dla wybranych przez nas podmiotów, które wykonują działania opiekuńcze bądź lecznicze na rzecz osób potrzebujących przy udziale uczniów i rodziców. Jeszcze raz głębokie ukłony. Dziękuję wszystkim za przybycie, za zgłoszenie swojego udziału i życzę miłego pobytu na terenie szkoły. Dziękuję serdecznie. Niestety z przyczyn osobistych, bardzo trudnych, nie mógł być z nami dzisiaj pan wójt, ale Radę Gminy reprezentuje przewodniczący Rady Gminy pan Zbigniew Lewicki. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie i nie ukrywam, że to wyzwanie, przed którym żeśmy wszyscy dzisiaj stanęli, jest chyba najważniejsze. Dać człowiekowi od siebie coś, co jeszcze dziś możemy, a inni nam już tego dać nie mogą. To wsparcie z Waszych serc płynące na pewno wywoła niejeden uśmiech na twarzy. I chciałbym naprawdę serdecznie Wam podziękować za tę inicjatywę, za wsparcie tej fundacji i za to, że otwieramy się na potrzebę drugiego człowieka. Chciałbym podziękować pani dyrektor, nauczycielom, uczniom, rodzicom, opiekunom, wszystkim, którzy mają sobie wkład w te dzisiejsze przedsięwzięcia. Życzę naprawdę udanych i takich satysfakcjonujących zawodów na rzecz ludzi potrzebujących. Dziękuję bardzo. Poproszę o zabranie głosu panią prezes. Witam serdecznie szanowną dyrekcję, pana przewodniczącego, pedagogów, rodziców i was, kochani, na młodzież. Nasza fundacja powstała, krótko będę mówiła. Od 2003 roku mamy hospicjum domowe Nadzieja. Od 2008 roku
mamy oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, a od roku mamy pododdział wentylacji mechanicznej. My świadczymy opiekę całodobową. Na oddziale leżą dzieci ciężko chore. Trzy czwarte dzieci, które przebywa w oddziale, są porzucone przez rodziców. My stworzyliśmy im dom. I chcę wam powiedzieć, że szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się popsujesz. Kochana młodzieży, dziękuję wam za wsparcie. Nasze dzieci potrzebują wszystkiego. Potrzebują najważniejszej rzeczy, miłości. Ale miłością samą nie wykarmimy dzieci i nie zabezpieczymy im podstawowych potrzeb. Narodowy Fundusz Zdrowia i całe Ministerstwo Zdrowia właściwie nigdy nie spełnia naszych oczekiwań, bo płacą nam 60% tego, co powinni w 100%. Dlatego ja jestem wzruszona i bardzo szczęśliwa, że wy, moja kochana młodzieży, jesteście tacy aktywni. Nie przedstawiam moich dzieci przed kamerami, że są chore, bo to dla mnie jest nieludzkie. Zgranie na ludzkich uczuciach. My pokazujemy w internecie, na naszej stronie, co my z dziećmi robimy. Nasze dzieci jeżdżą nawet do przedszkola, proszę państwa. Dodatkowo na zajęcia rozwojowe. Stworzyliśmy im dom, gdzie jest dużo cioć i wujków, ale są kochane, motywowane i akceptowane. I pan dyrektor gratuluje takiej uczennicy, która po prostu zasiała, ja mówię, urzędnik, gdzie to jest. A jest właśnie taka uczennica o wielkim sercu. I każdy z was, moja kochana młodzieży i moi kochani rodzice, dziękuję i gratuluję takiej postawy. Z całego serca dziękuję. Życzę samych sukcesów w życiu prywatnym. No i oby się spełniły marzenia twoje. Dlatego chcemy ci podziękować. Kochać niekochanego, podsuwać nadzieje zespodowanego, przyjaźń samotnemu, zachętę zniechęconemu, być miłym dla zrzędy i hojnym wobec potrzebujących. Za okazane serce, pięknie i wsparcie naszych podopiecznych z hospicjum Nadzieja. Pięknie dziękuję. Że nasze społeczeństwo tak mało jest uczulone na nasze fundacje, pozarządowe te organizacje. Dlatego ci, którzy z rodziców się jeszcze nie rozliczyli, zapraszam o 1%. To jest tak mało, a tak dużo dla tych, którzy nie mają rodziców, bo rodzice porzucili te dzieci przy powrocie albo i później, ponieważ już nie mają siły i warunków. A proszę mi wierzyć, że jest to praca całodobowa. Mamy w hospicjum Nadzieja mówią, że są niewolnicami własnych mieszkań. Dlatego jest to duża tragedia. My jeszcze będziemy jechać do Sejmu 26 czerwca, żeby to mówić, kochani. Trzeba pomóc tych, którzy potrzebują nas. W czerwcu zaczynamy budowę, rozbudowę oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego dla dorosłych. Dla tych, którzy się opiekują w domach dorosłymi i nie mają urlopu.
Dlatego powstanie ten oddział, dlatego wszystkich sponsorów, panie przewodniczący, kłaniam się panu, ponieważ, kochani, jest taka potrzeba. Ludzie chorują, my też możemy. I nie ma gdzie tego chorego umieścić po to, żeby odpocząć. A całodobowa opieka nad chorym w domu jest również straszna, wyczerpująca psychofizycznie. Dlatego szukamy sponsorów, ponieważ to, co my zaczynamy, to tym, co zaoszczędziliśmy. No i czekamy na unijny projekt tak od pana marszałka, żeby nas było stać, bo ten projekt, który w tej chwili jest to wpisowego 7 milionów, to nie jest na nasze piesze. To jest abstrakcja. Dlatego pan przewodniczący, kochani, szukamy sponsorów. Będziemy mieć ten oddział, jak to ksiądz Kaczkowski mówił. Ty nie masz nic, ja nie mam nic i wybuduję hospicjum. Ksiądz Kaczkowski nie żyje, a hospicjum stoi. Dlatego zachęcam do aktywności, do szukania sponsorów, do 1% i życzę miłej zabawy. I dziękuję wam jeszcze raz wszystkim, kochani, za udział. Pani dyrektor, również wszystkim dziękuję. Jestem wzruszona i szczęśliwa, bo coś się dzieje. Coś się w naszym województwie dzieje. Ja jestem świeżym prezesem. Pani Ołena Burzęcka była założycielką naszej fundacji. Od 6 lat nie żyje, też zmarła na ciężką chorobę nowotworową. Choroby są, dzieci się rodzą chore. Kochani, i my też. Tragedia. Dlatego ja z wielkim zaszczytem piastuję to dzieło pani Oweny Burzęckiej z moimi współpracownikami i wspaniałą kadrą, która tak kocha dzieci jak ja. Dlatego dziękuję wszystkim i życzę miłej zabawy. Dziękuję, pani prezes. Dzień dobry wszystkim, jestem o spraw technicznych, tu od tych boisk. Gramy na dwóch boiskach. I tak, na tym boisku grają młodsi, na tym boisku grają ciutek starsi. Jakie mamy drużyny? Mamy w sumie 15 drużyn i przedstawię je i z nazwy, i z nazwiska. Dream Team, klasa 7B. Fantazy, klasa 6, Aleksandra Rofiewicz, klasa 6, Kamil Kłosowski, klasa 7,
SP Tereszewo, SP Marzęcice i dziewczęta trzecia B gimnazjum. To jest ta grupa ciut młodsza i grupa ciut starsza. Nauczyciele, urzędnik, rodzice, urzędnik, ministranci, Paweł Suszyński, Paweł Baleski, Aleksandra Osmańska, gimnazjum trzecia B chłopcy i gimnazjum druga B. Za chwilę poproszę kapitanów do losowania. I teraz zapraszam wszystkich na krótką część artystyczną przygotowaną przez naszych uczniów. I tak wystąpią. Kinga Płotka zaśpiewa utwór Niezmienność. Wiersz zarecytuje Joanna Ząbkiewicz. Zespół taneczny Konkret również dla Państwa zatańczy. I na koniec Zuzanna Nowińska zaśpiewa utwór Cykady na cykla. Anioł odlecił ze stron, na lecem jak za dobro. Kim z góry przybędzie do chór, co z skrzydłoma stęczony chmur. Muzyka brzmi, szczęście pluma do drzwi. Cudą mi jest, człowiekiem być, na nowej ziemi, gdzie przyszło nam żyć. To może być niezwykle. Pamięcią we wspomnieniu. Daj ludziom iskrę wiary, nadziei, miłości.
Z rodzicami. A to pani nagrał teraz tego. Nie?
Ciao. Dziękuję. No jo. Co masz korytarzem w głowie, prawo, prawo i tam Thank you.
uczniowie za to, że z takim poświęceniem wsparliście naszą akcję w różnych formach, organizując kiermasze, zbierając pieniądze do puszek, czy też wzbogacając je swoimi występami artystycznymi. Nie zawiedli również nasi kochani rodzice, którzy okazali wielkie serce i kibicowali naszym zmaganiom. Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność nauczycielom, pracownikom szkoły i wszystkim, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Pamiętajmy, pomagając potrzebującym, nie zmienimy całego świata, ale możemy zmienić czyjś świat. Jeszcze chwilkę. A pierwszy raz jak mam ciepłe gąby, są pyszne. Właśnie zapraszamy na chwileczkę jeszcze wszystkich, którzy jeszcze nie smakowali tych wspaniałych gąbków. Ja wiem, że te zawodnicy się denerwują. Przepraszam was bardzo. Ale my się to tak, są pyszne, pyszne, kochani, smacznego. Ja nie pamiętam, co jadam. Idzie Asia. Zapraszam. Proszę panią dyrektor, proszę o wręczenie symbolicznego czeku. No i co, pani tutaj już powiedziała wszystko. Wszystkim za wszystko serdecznie dziękujemy. To jest akcja tylko i wyłącznie nasza szkolna, gdzie gościliśmy drużyny i gościmy jeszcze drużyny z sąsiednich szkół, gościmy drużyny osób dorosłych. Piąte miejsce, gospodarze, nauczyciele.
Poproszę tutaj kapitana, przedstawiciela. Trzecie miejsce, klasa druga B gimnazjum. Teraz, żeby była najmłodsza drużyna, a walczyła jak równy z równym, obiecuję, że jeszcze otrzymacie upar ode mnie. To pani dyrektor. Trzecia B gimnazjum. Chłopcy, zapraszam. I puchar jako drużyna młodzieżowa, który do lat 18. I pierwsze miejsce drużyna Wojtek. Zapraszam drużynę czy kapitana, to już to zależy już od tego. Proszę Państwa, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim drużynom, wszystkim